ten drugi bambus z liną służy po to, żeby zejść. Wow! I idziemy dla This is Thailand. I leci, leci. Wow, wow. Jezu, tyle wody, tyle dobrych kokosów się marnuje. Tak, ale dużo słoni. Cześć, This is Thailand. Chciałem wam nagrać newsa z Waterfall Munang 2. Jeden z moich ulubionych, na który wjeżdża się najpierw skuterem, później się parkuje skuter. Po prostu jedzie się tam samochodem z napędem 4x4, takim wielkim trakiem. I dzisiaj chcieliśmy wam to pokazać, pojechać do góry, ale no niestety zamknięte, nie da się. A wchodzić nie mamy zamiaru, bo za daleko. Więc tego newsa nagram z innego waterfallu, a tutaj chciałem po prostu wam pokazać, gdzie teraz słoniki spędzają wolny czas. Jest ich naprawdę dużo. Linda mnie zapytała, co by było, gdyby taki słoń zaczął nas gonić, czy byśmy byli w stanie uciec na motocyklu. Zależy jaka by była droga, ale się zdziwiłem, bo zapytała mnie o to rano i nie wiedziałem, że będziemy tak blisko słoni w tym miejscu. Myślałem, że te słonie będą po prostu tam, gdzie są normalnie, czyli po drodze na ten wodospad. No i tak się zacząłem śmiać, dlaczego akurat dzisiaj mi zadałaś to pytanie, może będziemy musieli uciekać. The name of this waterfall? Namung. Waterfall number one. Przyjechaliśmy. I tutaj też mają słoniki. Chciałem Aleksowi pokazać słoniki, tutaj możemy być troszkę bliżej. Słuchajcie, jak cykady napierdzielają. No i zaraz pójdziemy na wodospad i opowiem wam nowego newsa z Tajlandii. Okej. Okay. Yes, yes, we will buy. Kupimy banana i nakarmimy słonia, bo chcę, żeby Alek nakarmił słonia. I później idziemy na wodospad. Niestety jedynka jest, powiedzmy, mniej fajna. Mniej fajna, jest to mniejszy wodospad i troszkę inny. Na niego się łatwiej podjeżdża, bo podjeżdżasz motocyklem i już za rogiem go masz, więc można sobie szybko przyjechać. Na ten drugi, który bardzo lubię, trzeba albo wjechać terenówką, albo po prostu się wspinać, o czym przed chwilą mówiłem. No i zaraz dojdziemy do tego newsa, ale najpierw nakarmimy słoniki. Okej, okay, baby, where are the banana? A, okej. Okay. Yes, I know. Dobra, kupujemy banany. Proszę bardzo, open cup. Trzymaj, baby, hold it. Because I wanna show to Polish people. Banany, tak się nie karmi słoni, bo mogą schwycić twoją rękę. Słonie się karmi w ten sposób. He wanna eat banana, yeah, give him banana. Give him the small banana. No i co, Alex nie chce się dzielić. This one. Alek zamiast dzielić się ze słonikami, to zje sam banana. Zobaczcie. Chodź, Aleksik. O, już zjadł. Aleks, daj banana słonikowi. Wow. Zobaczcie, tam palą drzewo i to pachnie przepięknie. Ja nie wiem, co to za drzewo. Linda tylko powiedziała, że to drewno dużego drzewa tak pięknie pachnie. Oni to właśnie palą tutaj. A to drzewo pachnie jak jakieś kadzidełka. A jesteśmy przy takiej, powiedzmy, małotkiej świątyni, no i tam już macie wodospad. Jest nie padało przez długi czas, więc ten wodospad pewnie będzie skąpy, ale będzie idealne miejsce na nagranie newsa, więc pewnie już nie możecie się doczekać. Ja też nie mogę się doczekać. Alex też nie może się doczekać i zaraz jedziemy. Tak. O. So many times you worry about your everyday. You lose your time for your worries, but you forget about your way. So don't give it up, pulling yourself together and fight for your everyday. So don't give it up.
Dobra, trochę kazałem wam czekać na tego newsa, ale chyba było warto, bo piękne miejsce. Słuchajcie, dotarła do nas wiadomość, że od lipca Phuket będzie otwarte dla turystów, którzy będą zaszczepieni. Jedynym warunkiem, jaki trzeba spełnić, żeby to w ogóle stało się faktem, to zaszczepienie 70% ludności mieszkających na Phuket. Rząd stwierdził, że na pewno im się to uda, więc założyli plan, że w lipcu, nie cała Tajlandia, ale w lipcu Phuket, jeżeli będziemy bezpośrednio lecieć na Phuket, będziemy mieli dowód zaszczepienia, będziemy mogli przylecieć na wakacje bez żadnej kwarantanny. Więc już lipiec najprawdopodobniej będzie otwartym miesiącem. Jeżeli przylecisz na Phuket, najprawdopodobniej będziesz po prostu mógł sobie pojechać gdzieś dalej, a później z Phuket z powrotem wrócić do swojego kraju. Więc to jest piękny news. This is Thailand. Pamiętaj, subskrybuj kanał. Co możesz dać jeszcze? Rączka w górę i dzwoneczek. A ja wam pokażę piękny, piękny wodospad. Popieramy jazdy na słonikach, bo to jest wykorzystywanie biednych zwierząt. Zawsze można je tylko nakarmić, żeby głodne nie były. No i tutaj macie cały wodospad swojej okazałości. Jest chmurka deszczowa nad nami i ja za chwilkę będę się stąd zawijał, ponieważ jeżeli zacznie padać, to to wszystko zmieni się rwący potok. Będzie wyglądać pięknie, no ale słabo być w takim miejscu, jak pada deszcz, więc mam nadzieję, że wam coś pokazałem. Chciałem wam pokazać dużo więcej. Niestety nie udało mi się, ponieważ no jeden wodospad, tak jak mówiłem, dojazd był zamknięty, mój ulubiony. To jest Manang 2, na który się wjeżdża zazwyczaj po prostu terenówką, albo się idzie, ale my z młodym nie będziemy wchodzić tak wysoko, więc po prostu sobie dorawaliśmy. Ktoś mi powie, co to za gatunek drzewa. Zobaczcie, jakie liście. Bo przecudownie pachnie, palone. Jaki trzask tutaj będzie, jak tylko coś większego spadnie. O, leci, leci, leci. Wow, wow. Trochę ich szkoda, ale co tam. O, o. Pach. Do tego zawsze jeździcie w kaskach, tak? Bo jak coś takiego przyjmiecie na głowę, w głowę i tak pewnie zaboli. Ale nie umrzecie. A średnio, podobno, 100 osób rocznie umiera od uderzenia kokosem w głowę. Dobra. I co jakiś czas pan musi się wdrapać do góry, tak jak ten. Zobaczcie, zamontował sobie taki stojak i to obcina wszystkie kokosy. Po to, żebyśmy jak jedziemy sobie tą drogą na przykład, żebyśmy takim kokosem nie zostali znokautowani. I te kokosy, które się nadają, większe, to oni dają tam na samochód. O, o. No i ja powiedziałem, że chciałbym się napić kokosa i pan właśnie mi jednego przygotowuje. W taki sposób noszę tą. O, wow. Wow. O, kun kap. Zobaczcie, i bez słomeczki, bo to prosto z drzewa. Przepyszny. Alex, you wanna try? But look, there's a lot of them. Yes, I know. So they need to cut them. Yeah, they need to cut this tree too. This one, and the man prepare another coconut for us. So nice. Okay, baby. Bardzo dobry kokosik, bardzo dobry. Ja mam tego dużo. Wow, tak, Alex, wow. Fajnie, bo tak patrzyłem, że spadają. O, kunkap, ale ten jest wielki, zobaczcie. No tak patrzyłem, że spadają i tak się rozwalają i tak pryska ta woda, a ta woda jest taka pyszna, kokosowa. Mówię, kurczę, szkoda, że się marnowało, ale nam pokroili i dali. Mamy przyczepioną zestaw maczetę za pasem i specjalną linę, która będzie mu pomagać się drapywać. Troszkę pan wygląda jak Bruce Lee z twarzy, pewnie skillę też ma. Ta druga, ten drugi bambus z liną służy po to, żeby zejść. Wow! I idziemy dla This is Thailand.
Będziemy kibicować, tak? Pójdę z drugiej strony, żeby mieć lepsze światło, bo tutaj troszkę słońce przeszkadza. Dobra, i mamy. I zobaczcie, wow! Wow! Nie potrzeba żadnej małpki. Pan się po prostu odpycha. No ja tak też potrafię wyjść, ale nie na takie drzewo. Wow! Wow! Nie no, to jest w ogóle skill. Nie wiem, czy widać, ale pan sobie postawił takie drewno, obwiązał wokół bambusa i sobie na nim spokojnie stoi i teraz odcina te, które się nadają na picie i jedzenie. Kokosy to przywiązuje do liny i będzie je spuszczał po linie, tak żeby się nie rozwaliło o ziemię. A te, które są przerośnięte, które my piliśmy i w ogóle po prostu najzwyczajniej rzucają, żeby się rozwaliły, a te zobaczcie, te są wartościowe, to te będą spuszczane na linię. Zobaczcie. Tak? Ok. I teraz pan popuszcza linę. Tutaj, tak? I kokosy zjeżdżają. Cały pęk kokosów zjeżdża na dół. Zobaczcie. I mamy je. Wow. I się nie zmarnowały i będą szły na sprzedaż. I teraz podciąga linę do góry. Lina idzie z powrotem do pana i będzie zaczepiał kolejną partię kokosów. A te idą na samochód i na sprzedaż dla takich jak my. Pan już schodzi, zobaczcie. Okej. Okay. Yeah, 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 I'm recording. Okej. Okay. Zahaczył sobie linę u góry i się spuszcza. Ale najciekawsze dla mnie by było to, jak wszedł. Wow! I pomożemy państwu posprzątać. Pobierzemy puste kokosy i powrzucamy je do lasu. O! To jest najlepszy sposób sprzątania. One się tutaj nie zmarnują. Patrzcie, jak Aleksik sprząta. Wow, brawo! Dalej do lasu trzeba wrzucić, tak, synek? Dalej do lasu wrzucamy. No. Nie w tą stronę, tam. Alex, tak. Tam i do lasu. Wow! Okej, brawo. Zobaczcie, tutaj mamy świeżego kokosika, żeby sobie zjeść. Takie pyszności. O, muszę oderwać. Wow, so fresh. Alex. Mhm. He don't like coconut. I like. Trochę jak dzikusy. Ale co tam, this is Thailand, nie? Przepyszne. Zobaczcie, jak odchodzi. On jest naprawdę pyszny. Baby? Pyszne. Pyszne? Tak, pyszne. Pyszne? Pyszne. Alex, pyszne? Zabrałem sobie jeszcze do swojej manierki, do tak zwanego Yeti. Teraz wam pokażę, jak wygląda kubek Yeti, żebyście wiedzieli, o co chodzi. Kubek Yeti, zobaczcie, tak wygląda. I on trzyma chłód, bo ciepło. Kosztuje coś takiego 20 zł. Żeby nie marnować plastiku, bo to jest za dużo plastiku, to ja zawsze proszę, żeby mi wrzucali w coś takiego. Na ramię się zawiesza i można śmiało z tym podróżować. Teraz wam pokażę, jak to się obsługuje. O! O, wait. Okej. Okay. O, zobaczcie, świeżutki kokosik, tak. Już mamy Yeti zapełniony, więc teraz napełnimy mój brzuch. Open cup. Już trzeci kokosik, kurde, no chyba będę musiał im rzucić jakieś drobne. Przepyszne. Jesteśmy po kajcie, więc to jest super dowodnienie się. Tak, kubek Yeti wam pokazałem. Pokażę wam jeszcze, jak to się obsługuje. I zobaczcie tutaj, o, także możecie otworzyć sobie do picia, a możecie na środku sobie wsadzić słomkę, jechać i pić. Dobra, to będziecie wiedzieli, tak wygląda. Tutaj moi się bawią. Tak, Alex, chodź pokierować, tak, idziemy pokierować, tylko powiedz, gdzie jedziemy tym melesiem, co? Bo kokosy już mamy, teraz co? Jedziemy poznać jakieś
Panie dla Alexa. Wow. Baby. This one, best one, yeah? A bit like the soda. Like soda, yeah?